Rodzina Piotrka dziennie wyrzuca 4,9 kg śmieci. Ile kilogramów śmieci w ciągu całego tygodnia wyrzuca rodzina Piotrka? Wynik podaj w postaci liczby mieszanej. Zacznijmy od początku. W ciągu jednego dnia rodzina Piotrka wyrzuca 4,9 kg. Pytanie jest takie, ile kilogramów śmieci wyrzuci w ciągu całego tygodnia? Co to jest cały tydzień? Cały tydzień to jest 7 dni. Więc aby obliczyć, ile kilogramów w ciągu 7 dni rodzina Piotrka wyrzuca tych śmieci, to należy pomnożyć 7 razy 4,9, tak? I teraz 7 razy 4,9 to mianownik zostaje bez zmian, mnożymy tylko tą liczbę całkowitą przez licznik, czyli 7 razy 4. I teraz 7 razy 4 to jest 28. Mianownik zostaje bez zmian. Ale tutaj w treści zadania jeszcze mamy taką informację, że wynik mamy podać w postaci liczby mieszanej. W tej chwili nasz wynik jest to ułamek niewłaściwy. Dlaczego niewłaściwy? Ponieważ licznik jest większy od mianownika. W jaki sposób zamienimy ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną? Otóż podzielimy. 28 podzielić na 9 to jest 3 całe. Dlaczego? Bo 3 razy 9 to mamy 27. A tu jest 28, więc jakaś reszta jeszcze zostanie. Mianownik jest ten sam, a w liczniku zostaje reszta. 3 razy 9 to jest 27, plus 1 to jest 28. Wszystko się zgadza. Czyli możemy już odpowiedzieć na pytanie, ile kilogramów śmieci w ciągu całego tygodnia wyrzuca rodzina Piotrka. Rodzina Piotrka w ciągu całego tygodnia wyrzuca 3,1 kg śmieci. To jest nasza ostateczna odpowiedź. Dziękuję.